Bright Memory Infinite. Gra wydana 12 listopada 2021 przez producenta FYQD Studio. Grę można kupić na Steam za 71,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 48 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ta dynamiczna strzelanka mnie zaciekawiła? Czy czas, który potrzeba na ukończenie gry mi nie przeszkadzał? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą znalazłem całkiem przypadkiem na Steam, jak rozglądałem się za jakimiś ciekawymi tytułami. Niesamowicie mnie zachęciła oprawa graficzna, która została wykonana bardzo dokładnie i zastanawiało mnie, czy to ma prawo płynnie chodzić. Dodatkowo chciałem ograć jakiś FPS, więc dobrze się składało. O czym w ogóle jest ta gra? Bright Memory Infinite to gra, w której się wcielamy w agentkę Shelia, której zadaniem jest zbadanie dziwnego zjawiska, które pojawiło się na niebie. Jest to ogromna czarna dziura, która wsysa wszystko, co jest w okolicy. Jesteśmy uzbrojeni w kilka broni i miecz. Dostajemy się na miejsce, gdzie jak się okazuje dostała się inna organizacja, która bez ostrzeżenia strzela w nas i próbuje za wszelką cenę nas zabić. To, co od razu rzuca się w oczy, to oczywiście grafika, która według mnie wygląda obłędnie. Bronie, otoczenie, zjawiska pogodowe zostały wykonane naprawdę dobrze. Choć wydawało mi się i nadal mam lekkie przekonanie, że twarz głównej bohaterki jakoś trochę odbiega od reszty i nie pasuje mi do końca. Brnąc z naszym asortymentem zabijemy kolejnych żołnierzy, ale z czasem coś dziwnego się wydarzyło. Nastąpił jakiś wybuch czy coś takiego i nagle przed nami stoi gość w zbroi z tarczą i mieczem. Co się okazuje, nie jest on słabszy od zwykłych żołnierzy z giberami, więc trzeba przed nimi również uważać. Trafiają się również bardziej wytrzymali wrogowie czy bossowie, których ubicie do najłatwiejszych nie należy i zdarzało mi się przez nich umierać. Także na poziom trudności nie narzekam i stanowiło dla mnie jakieś wyzwanie momentami. Kolejna rzecz, która mi się podobała, to etapy skradankowe czy jazda autem, co przyznam bardzo mocno urozmaiciło mi grę i spowodowało, że miałem jeszcze większe zdziwienie na twarzy, bo grało mi się w to naprawdę dobrze, a dodatkowo chodziło płynnie. Byłem tym zdziwiony, bo przyznam, co jest dość smutne, że ostatnimi czasy przyzwyczaiłem się, że gry wychodzą z coraz gorszą optymalizacją i chodzą źle. I ja wiem, że gra jest z 2021 roku, więc mogli ją połatać, ale niektóre gry też mają swoje lata, a i tak zdarza się, że nadal mają problem z optymalizacją, także mimo wszystko muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak to płynnie chodzi. Jeśli chodzi o bronię, to mamy kilka rzeczy, jak miecz, strzelba, karabin, snajperka itp. A dodatkowo możemy je ulepszać, przez co możemy chociażby posiadać większą ilość amunicji, czy stosować bardziej efektowne ataki mieczem. A przyznam, że uwielbiałem wywijać mieczem na lewo i prawo i wycinać przeciwników, chociaż przed niektórymi lepiej trzymać się na dystans i napierdalać skarbinków, ile fabryka dała. Ogromnie mi się podobały etapy skradankowe i zabijanie wrogów za pomocą tasaka rzeźnickiego. Jestem dość kiepski w skradanki, ale tutaj mi się mega przyjemnie przechodziło etapy i po kolei eliminowało wrogów. No i chowało się przed helikopterem, bo wolałbym nie być podziurowiony jak ser szwajcarski. No dobrze, ale czy są jakieś wady, bo póki co to tylko chwalę tę grę. To co powiem dla niektórych będzie wadą, dla niektórych zaletą, a niektórzy stwierdzą, że mało ich to pewnie obchodzi, bo ważne by się dobrze bawić. Ja to jednak uważam za ogromną wadę, która spowodowała, że się na tej grze całkowicie zawiodłem. Gra ma ogromny potencjał ze względu na grafikę, ciekawe akcje kończące, przyjemny chaos i strzelanina. Dodatkowo ulepszenia, etapy skradankowe, etap z pojazdem, walki z bossami i wiele ogólnie zalet, które spowodowały, że naprawdę chciałem w to grać i grać. Problem w tym, że żeby ukończyć ten tytuł, wystarczą pierdolone 2 godziny. The fucking what? Tak. Ukończyłem ten tytuł w 2 godziny. Jak zobaczyłem po walce z bossem cutscenkę i nagle napisy końcowe, to byłem ogromnie zaskoczony i powiedziałem tylko na głos: co jest kurwa? To jest według mnie ogromny i największy minus tej gry. Wciągnęło mnie, zaciekawiła fabuła, zakończenie ma potencjał na rozwinięcie dalszych losów naszej agentki i to wszystko do kosza, bo od 2021 roku nie pojawiło się nic nowego, a to mogłoby naprawdę rozwinąć się w bardzo dobry i ciekawy pełnoprawny tytuł. Ten aspekt, długość gry, nieziemsko obniżyło moją ocenę wobec tego tytułu, przez co naprawdę nie wiem, czy mogę go polecić. Miało tyle potencjału, tyle dobrych rzeczy, FPS, który mnie wciągnął, a mało gram w ten gatunek, i nagle strzał w pysk, po którym nie wiedziałem, co powiedzieć, bo to było tak szokujące dla mnie. Tylko szkoda, że szokujące negatywnie. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie.
Nie przypominam sobie większych problemów, gra chodziła naprawdę płynnie. Może raz czy dwa miałem lekki spadek, ale nie było to dla mnie tak rażące. Audio. Szczerze to kompletnie nie przypominam sobie ścieżki dźwiękowej, więc zapewne nie wpadło mi w ogóle w ucho. Ale dźwięki strzałów były jak najbardziej satysfakcjonujące. Gameplay. Grało mi się naprawdę dobrze w ten tytuł. Chaos, który się dział na ekranie, strzelanie i walka mieczem, chociaż miecz to też trochę taka broń dystansowa, bo wysyła jakby cięcia kilka metrów do przodu. Podziwianie kunsztu graficznego także grało mi się, mimo długości gry, dobrze. Grafika. Niesamowicie piękna grafika, która ujęła mnie od początku do końca. Jedynie ta twarz głównej bohaterki sprawiała wrażenie, że się wyróżnia. Co prawda widzimy ją tylko w cutscenkach, ale jednak jakoś nie mogę pozbyć się takiego wrażenia. Poza tym jest naprawdę dobrze. Podsumowując, Bright Memory Infinite to gra, która zaskoczyła mnie zarazem bardzo pozytywnie, ale i negatywnie. Mamy tu naprawdę ciekawy FPS z niezłymi atakami kończącymi, walkami z bossami, piękną grafiką, ciekawymi etapami i wiele więcej plusów. To wszystko jednak niszczy dla mnie ten jeden ogromny minus, jakim jest długość gry, która nie pozwoli się naprawdę porządnie rozgrzać, bo co to jest 2 godziny? Nie jestem też typem, co chce odkryć każdy zakamarek czy sekret, więc dla mnie to jest ogromna kpina. Czy polecam ten tytuł? Szczerze to nie jestem pewien, ale raczej nie za pełną cenę. Gdzieś na przecenach to jasne, ale tak to wątpię, bo to naprawdę zepsuło mi całą rozgrywkę. Także to tyle, dziękuję za oglądanie. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!